Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. I, mówiąc szczerze, możliwe, że jest to nasze ostatnie spotkanie już przed premierą DLC-ka. Czy uda się idealnie na premierę wejść już w obszar DLC? Nie mam pojęcia. Ale i tak dopróbował, więc dzisiejszy odcinek ten oto tutaj może być naprawdę intensywny. Ale tak, zanim jeszcze przejdziemy do wszystkiego, to ogłoszę wam pewną rzecz. Widzicie piękny statystyki poziom? Tutaj właśnie w prawym górnym rogu. Trochę sobie pofarmiłem tych runów i się polepszałem. Stwierdziłem, że chyba muszę to zrobić. Po prostu muszę to zrobić, jeśli chcemy sobie poradzić teoretycznie z tym wszystkim. Jeśli mam być gotowy. Nie lubię takiego power farmingu robić czy coś, ale stwierdziłem, że po prostu wyjątkowo teraz to zrobię. Więc mamy ten księżycowy woal na plus 4. Nie bije może najlepiej, ale... W sensie, dobra, nie bije najgorzej, ale daleko mu jeszcze do takiego zabójczego potencjału. Tak czy inaczej, tak się prezentuje. I tak, ten epizod będzie naprawdę poważnie przygotowawczy już na ostateczne starcie, że tak nazwę, przeddelcykowe. I spokojnie, żeby nie było, nie będziemy puszczać tej gry już całkowicie, jeśli chodzi o podstawkę. Nadal będę ją ogrywał, nadal będziemy tutaj łazić. Po prostu będę przeprostał DLC i podstawkę naraz. I teraz tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu przylazłem w takie miejsce, bo nie pamiętam, czy tu byliśmy, czy nie, ostatecznie. Ale chyba nie byłem tak całkowicie, więc przylazłem tutaj z jednego prostego powodu. Jest tutaj bardzo prosty minibossu, którego jak pokonam, to dosłownie mówiąc, po prostu stanę sobie jakiś tutaj talizm, nie pamiętam, działo, ale jakiś to będzie. Tak, są tu ogólnie wilki. Na ich przypadku, w przykładzie pokażę wam piękne damage, które jesteśmy w stanie robić. No, tutaj. Bo z punktów skupienia trochę jest, oczywiście, ale trzeba się też obawiać, bo mam, jak to się nazywa. No, talizman na sobie teraz, który redukuje użycie tego wszystkiego. Więc tak. Redukuje uderzenia, proszę, tyle. Trochę podobnie do naszego cięcia, przy czym cięcie będą lepsze z tych. Z czarów, dlatego że mam coraz więcej inteligencji i na ten moment będę w stanie już kostury ulepszyć. I tak, na razie kostury mam nadal ulepszone na plus 6, ale w sumie mogę je ulepszyć nawet już na plus 12, teoretycznie, bo wiem, gdzie zdobyć nieskończony zapas, i to mówię wprost, nieskończony, tych kamieni trójek i czwórek. Bo ogólnie mówiąc, i tutaj będę szczery, przypomniałem to sobie. Może to wydawać się głupie, że spoilowałem sobie to znowu czy coś, ale przypomniałem sobie po prostu, czy są jakieś tunele ważne w następnej lokacji, do której będziemy się udawać. I są właśnie dwa, które pozwalają nam ulepszać wszystko na więcej. W tym też na plus 4 za ponure kamienie. Nie to, żebyśmy mieli z tym problemy, bo i tak możemy jeszcze 3 dokupić trójki i czwórki u naszego znajomego kowala olbrzyma. Ale tak, szybko przeszliśmy to, mamy talizman odporności na ogień. Czy będzie nam to czegoś potrzebny? A cholera wie! Tak, się go mamy, więc to jest ważne. I teraz tak, chwilowo chowam katanę. Że nie, mogę ją schować w sobie pochodnie. Ale nie będę w stanie nosić jednego i drugiego. Dobra. Tak, czy inaczej, pójdziemy z kataną sobie z powrotem w stronę zamku, na którym ostatnio zlemiliśmy. Mówię dlatego, że mam trochę więcej chyb. I tak dalej, a chcę pokonać nie po prostu bossa, który tu siedzi. Teoretycznie zanim się zacznie tutaj, można powiedzieć, walka z bossem z tych takich główniejszych, więc szybko tu pojedziemy znowu. I jak już pokazywałem ostatnią trasę, to spotkamy się już na miejscu, teoretycznie. No chyba, że zlamię i zginę. To nie, wtedy też spotkamy się już na miejscu. No, po prostu spotkamy się już na miejscu w tym zamku. Okej, okay, przeszedłem przez most, ale stwierdziłem, że w sumie jak tu są wojownicy i tak dalej, to może tu coś jeszcze było, więc chyba dałoby pozwiedzać, dlatego też jak widzicie, wznowiłem to wszystko. I zobaczymy, jak sobie poradzimy w sytuacji takiej, jaką tutaj mamy. Okej. Okay. My jestem też głupi, że nie wziąłem katana od razu w dwie łapy, skoro i tak nie mamy czego tutaj dodatkowo. A, i właśnie, jeszcze tak tylko napomknę. No nie! Jaka lama. Jak zlemiłem, nie wierzę. Ale tak, szybko napomknę tylko, jeszcze póki jest czytywanie, że podjąłem też decyzję, jeśli chodzi o szybkie dostanie się do DLC-ka, że no właśnie, może nie będę robił wszystkiego, żeby zdobyć, i tu mogę wprost powiedzieć, miecz księżyca, ten cały, bo stwierdzę, że po prostu to będzie za dużo czasu wymagało. Jak mówię, jak będę przeplatał DLC i podstawkę,
to z czasem oczywiście go zdobędziemy. W ogóle nie będę starał się właśnie tak jakby jeden wątek z podstawki jakiś robić, czy coś, co tak sobie przypomniałem, że jest istotne. A reszta jest DLC-ka. Więc tak, po prostu stwierdziłem, że na razie nie będę po niego leciał. Nadal jest on docelowo bronią, której prawdopodobnie będę używał przez jakiś czas. No chyba, że znajdziemy coś równie wspaniałego w dodatku. A nie ukrywam, wierzę w to, że mogą być tam wspaniałe rzeczy, bo... Tak, ponoć były już jakieś pokazy live i tym podobne. Ja akurat nie spoilowałem sobie niczego, to mogę wam wprost powiedzieć, więc dla mnie wszystkie te jakby super rzeczy z dodatka to są jeszcze nieznane. A poza tym, że jest duży nacisk na Mikele przez trailery, które oglądałem. I może tam być naprawdę ciekawie pod tym względem. Także obawiam się, że właśnie może przez to być większy nacisk na wiarę. Na inteligencję. Tak czy inaczej, no, zawsze należy pamiętać, że znajdę jakąś fajną broń zwyczajną. Zwyczajnie mam na myśli taką, która nie jest żadnym specjalnym czymś na kamienie ponure. Zawsze mogę nałożyć na nią efekt magiczny albo mieć sobie to zaklęcie, które pozwala wzmocnić i... No, wiecie. Wiecie, co chodzi. Dobra. Tak czy inaczej, jeszcze chwilę. Dobra. I... A może dobrym pomysłem będzie jednak zrezygnować z katany. Tak, coś tak czuję, że bezpieczniej będzie, jeśli wezmę z powrotem kostura meteorytowego. I tak, jeśli chodzi też o inne rzeczy, jak się bawiłem z trollami i levelowałem, zauważyłem, że mam wystarczająco inteligencji na taki piękny czar. Odłamek komety. Więc no, zobaczę sobie przy okazji, jak to bije od razu. Definitywnie, jeśli chodzi jeszcze o levelowanie, następnym krokiem, który musimy zrobić, będzie definitywnie to, żeby mógł nosić jednocześnie katanę i mój kostur, no bo ciężko będzie to zmieniać. Ale tak, udało się na szczęście go pokonać, co prawda totalnie lamiąc przy tym, ale... Właśnie, ale... No nie ma co narzekać, ważne, że się udało. I tak, a czy było tutaj coś w ogóle wartego uwagi, czy... Chyba nie. Szkoda. Dobra, w takim wypadku ja wracam już na zamek, to mam ponownie cięcie i tak dalej. Spotkamy się w tym miejscu i powiem tylko wam jedną bardzo istotną rzecz. Tak jeszcze na szybko. Prawdopodobnie będziemy musieli dzisiaj też bardzo dużo zrobić, bo poza tym, co mówiłem, że ewentualnie ten zamek. I musieli jeszcze jedną całkowicie nową lokację zwiedzić, bo szukałem informacji, gdzie mogę dostać receptę na pastylki antyskimizynowe. Jeśli to jest jakoś szybko. Przeszukałem, a na myśli spytałem znajomego. Okazuje się, że mamy do nich dostęp. Tylko będę musiał jedną lokację przejść, więc tak, dzisiaj też po nie pójdziemy na pewno. Żeby można było tego złotego skarabeusza ogarnąć. Ale dobra, starczy gadania, bo za dużo czasu na to marnuję. A no, nadal muszę wyjść do zamku. O, jeszcze troll z ognistym mieczem. Ale dobra, go pokonam sobie już samemu. A dobra, jesteśmy już przy drabinie. I mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Zlepnę. Jakimś tym ten troll mnie ubił, więc tak. Przyjechałem tutaj potem szybko, nie walczyłem już z nim ponownie. O, niestety zemstę będę musiał sobie kiedy indziej zrobić. Ale najważniejsze jest to, że już jesteśmy z powrotem na murach zamku. Mam teoretycznie chyba dwie butelki. Jest tak trochę lepiej. I jeśli chodzi o... A nie, to jest trzy. A jeśli chodzi o wszystko inne, teraz to po prostu walczmy i... Jet! Piękna eksplozja. Wiem, że niezbyt efektywna, nieefektowna, jeśli chodzi o... Znaczy, dobra, nie jest to optymalne użycie punktów. A najoptymalniej to byłoby walczyć po prostu się kaczem. Ja jestem tylko świadom, ale... tam, nie muszę grać idealnie, optymalnie. Więc jestem sobą. Uwielbiam nieoptymalne zagranie i tak dalej. Dobra. I widzę tutaj znowu tego rycerza, który chyba ostatnio nas ubił, więc nawet nie będę czekał. Po prostu zobaczmy, czy uda mi się go pokonać właśnie tym. Jeden z chyba najpotężniejszych czarów, jakie mam obecnie dostępny, jeśli chodzi o swój... No, wpływ na wroga. Gorzej tylko, że nie przewróci go, jeśli ma tarczę podniesioną. To jest trochę smutne. Policzyłem też, że może da radę. Ale okej, młot nadal jest w stanie przetrzymać jego ociaki. No, nie! Nie! Czemu mi się to stało? Definitywnie muszę podinwestować sobie w chapeki. A co z tym idzie? A korona daje ile? 6. Dobra, wiecie co? Żeby mieć trochę łatwiej... Powiedzmy, że na razie... się nazywa, no zrezygnuję z tego. Wezmę sobie jakiegoś innego czara na to miejsce. Nawet tylko i wyłącznie po to, żeby móc spokojnie tylko mieć trochę więcej hapeków. Więc tak, zdejmę koronę, założę znowu płaszczyk, żeby mieć dużo więcej życia.
Patrzcie, zamiast 728 jak teraz, będę miał 833. Więc tak, teoretycznie się będzie dużo lepiej. Ale spokojnie, niedługo tak wrócimy do tego hełmu pewnie. No i dobra, spotkam się ponownie, jak już tam będę. Przy tym rycerzu. Okej, jak widzicie, udało mi się tutaj dotrzeć i w sumie zdałem sobie sprawę z jednej jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Totalnie zapominam ciągle o używaniu wielkiej runy, czym wielkiego runu. No ogólnie tego, co mamy od Godrika, więc... Tak, teoretycznie mógłbym być jeszcze trochę skuteczniejszy, gdybym o tym pamiętał. Ale też nie mam za dużo runicznych tych odłamków, więc... Nie mam może najlepszej sytuacji i... Wow, chciałem zobaczyć magiczną lewę. Jeśli nie naładuję, to jest dosyć słaba. Jak się naładuje... To jest słaba! Okej. Czyli wiem, że na przyszłość, żeby tego czarnie brać. Udało się. Wiem, że nie musiałem tego robić. W sensie zwiększyć swojego HP. Zwołać tamtej korony, żeby wygrać, ale czułeś tak trochę bezpiecznie i nie będę ukrywał, więc powiedzmy, że tak zostaniemy przy tym. Tak, jesteśmy tutaj. Są te takie bestie. Jakby duże, dzikie koteczki. Są piesy. Więc zanim pójdziemy dalej... Muszę mieć pochodnie. Bo nie lubię walczyć z piesami, szczurami, innymi takimi zwierzami. To nie chodzi o to, że mi ich żal. Chodzi o to, że szkoda czy coś. Bo i tak będę je ubijał. Bardziej chodzi tylko o sam fakt, że są irytującymi przeciwnikami, więc no. Co tu mamy? Kamień 5, super. I przepisy płatnerza 5. Fajnie, chociaż to nie jest do końca też to, czego szukam. Jeśli chodzi o ten cały zamek. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o cały zamek, to... Jestem tu, jak mówię, głównie po jednego bossa. Ale z innego powodu można powiedzieć, że jestem tutaj też szukając... Tak dziwnie to powiedziałem, wiem. Ale szukając właśnie paru... elementów dodatkowych, że tak to roboczo nazwę. Tak... pozwólcie, że też podmienię to na błogosławioną rosę. Niech tam te hapeki powoli leczą. Bo tak... Jeśli mam być totalnie szczery, najbardziej jak się da, podejrzewam, że gdzieś tutaj może być jedna rzecz, którą przydałoby się mieć. I to mówię akurat, że przydałoby się, bo no, w tym odczuciu warto mieć po prostu. A czy może być, czy nie może, nie pamiętam po prostu totalnie. Tak myślę, że w sensie nie pamiętam, czy jest, więc liczę, że może być. Mówię tu konkretnie o osełce nowej. Bo mamy osełkę już tą taką podstawową, która pozwala w ogóle to robić. Mamy taką fajną, która pozwala nam nakładać magię i mróz na wszystkie fizyczne też ruchy. I przydałoby się, w moim odczuciu, znaleźć jeszcze jedną, bo wiem, że ona może być w naszym zasięgu właśnie. Ostatnia taka najlepsza, którą też chciałbym mieć, to jest akurat poza zasięgiem, więc o niej nawet nie ma co myśleć. A konkretnie mówiąc, o nie, zauważyłam niedźwiedztwo. Ale może dam radę jakimś tym? Może być ciężko. Ale i tak próbować będę. Ale tak. Mówię konkretnie o osełce, która pozwala na popioły wojny te fizyczne nakładać efekty ognia. Taka jest prawda, my obrażeń ognistych nie mamy i nie wiem, czy będę w stanie jakokolwiek je posiąść na czymś coś takiego. Okej, mam tam jakiś jeden popiół wojny, teoretycznie. Ale będąc totalnie stuprocentowo szczerym, bez wyjątków, nie wiem, na ile on jest w ogóle jakkolwiek sensowny. No nie. No nie, 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 nie. Nie lubię tych przeciwników. Ale może dam radę i tak. Okej. Hyper Armor, czy jak to się nazywa, od młota też jest w stanie przetrzymać część ich ataków, więc świetnie. Ojajajajajajaj. Totalny chaos i nieogarnięcie. Dobra, muszę to wypić. Uff. Dobra, już po mnie, już po mnie. Chyba, że odzyskam tę butelkę. Ponury kamień 4, krew, bestii. Wszystko pięknie, ale... Krew śmierci. To nie wygląda dobrze. No,
więc... Tak. Udałoby się właśnie pozyskać jakieś opcje też zdawania bardziej ognistych. A jako, że nie planuję na razie się bawić w wiarę, to tak, no, to jest chyba jedyny sposób. Czemu mówię, że na razie nie planuję, bo wiem, że są bardzo fajne bronie, które można nazwać najprościej hybrydą. Inteligencji pół wiary i tak dalej, a te bronie akurat może bym chciał poświęcić. W ogóle się jest jedna taka bardziej interesująca, więc tak. Bardzo możliwe, że będę chciał nią władać. Cóż, nie będę teraz tego ukrywał, jestem w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Co tu mamy? Przepisy płatne za 4. Zobaczmy, czy te przepisy płatne za 4 i 5 dają. Sprawdzam tego jeszcze. Na rzecz 4. Ognisty garnek lwie grzywy. To mogło być fajnego. Podpieniające pakowane mięso. Podpieniające pakowane białe mięso. Nieważliwość. Czy była nieważliwość? Nie pamiętam. Ale dobra, tak czy inaczej. Te garnki lwie grzywy jeszcze miałem zobaczyć sobie. Ważne obrażenia ogniste. Magiem rytualnych, motyla, więcej grzybów i serków. Wezmę. Wezmę to, bo się może przydać. W sumie zapomniałem też o garnkach, żeby mogłem to być źródłem obrażeń ognistych. Ale tak czy inaczej. Mamy co? Ja powiem wam teraz, że spotkam się za chwilę, jak... I to możecie się załamać, ale jak zregeneruje mi się HP. Bo... To tą drugą bestię ubić. Tak. Ktoś pomyśli... O Jezu, ale ty marnujesz swój czas i w ogóle. Gość, to powinien robić coś porządnego ze swoim życiem. Ale ja wam na to odpowiem... Mam czas. Wyjątkowo naprawdę mam czas na wszystko, więc takie spokojne czekanie, aż HP mi się zregeneruje, wydaje się być najlepszym pomysłem. Więc no, do usłyszenia za chwilę. Okej. Okay. Zregenerowana. A za tym będzie musimy się zająć znowu tą bestią. W związku z czym... gdzie są moje garnki ogniste, zwykłe? Mogą się okazać przydatne, zaraz zobaczymy jak skutecznie. Wystarczająco, żebym był z nich zadowolony. Dobra. Fajnie było jeszcze, gdybym... O! Nauczył się unikać jego ataków. I unik. Dobra. Dwa cięcia. Uniki. Dobra. Ze dwa garnki. Dobra, jeden garnek. Pamiętam, żeby nafarmić też potem grzyby. Te wszystkie inne rzeczy, jak tak teraz myślę. Bo przydałoby się mieć zapas na wszelki wielki. Dobra, i rzućmy tym. Nawet w nienaładowej w najformie i udało się. Kolejny ponury kamień czwórka, krew bestii, stary kieł i... Okej, okay, główny plac teoretycznie został przez nas podbity. Nadal jest to bezpieczna sytuacja, nadal mogę lada moment zginąć. Kamień czwórka, bardzo miło. Ale tak... Najmniej jest teraz troszeczkę bezpiecznie. Pytanie tylko, gdzieś otwierał tę bramę. Tak pamiętam. Ogólnie ciężko powiedzieć, że cokolwiek pamiętam. Co? Dalej nie byłem tutaj dwa razy. Rzeczuję, dwa razy, tylko na dwóch postaciach. To jest moja trzecia wizyta w tym miejscu, tak całkowicie kiedykolwiek. Trzecią postacią, bo tutaj wiem, że mam tą pierwszą, którą ukończyłem grę, to było na YouTubach też, czy w poprzedniej serii, to... Albo teoretycznie dwa razy, bo po prostu byłem, kiedy był właśnie... ten główny boss fight, i teraz potem przyszedłem tutaj właśnie eksplorować tak sobie po prostu. Ale nadal liczę to jako jeden raz, bo... po prostu było to tak blisko siebie i... Tak naprawdę, żeby zwiedzać to miejsce, to trzeba być właśnie w tym okresie bez tego głównego wydarzenia, które tu będzie. Bo na czas tego wydarzenia, ja ci powiedzieć, że większość jest pozamykana, dostępna i tak dalej, tych potworów nie ma. Ani niczego. Tak. Tam potworów, no... Chyba te koteczki da się nazywać potworami, te gluty też, ale tutaj to mamy po prostu przeciwników typu ludzie, więc te... Ciężko ich nazwać potworami. Właśnie, coś jeszcze takiego w sumie istotnego skojarzyłem sobie tak na szybko do przekazania.
prawdopodobnie jeszcze zanim pójdziemy tak całkowicie nie wiadomo gdzie, w tym DLC-ku przydałoby się zgarnąć jeszcze jeden talizman. On jest, i tu mogę wprost powiedzieć, bo jestem tego świadom, za bossa. Nie pamiętam, gdzie ten boss niestety jest, ale co mogę powiedzieć, to to, że jest on bardzo cenny dla nas, jak już teraz już teoretycznie będę też używał czasem broni. A nawet jak nie będę używał, to zawsze trochę to oszczędzi, bo on powoduje, że za ubicie wroga dostajemy trochę punktów skupienia, czyli trochę manny się regeneruje. Super, dyńka. Ja mam nastrój na walkę z tobą dyńka, więc wybacz. Ale... A, muszę uciec. Mamy Flamberg. Fajnie, ale... Nie potrzebuję Flamberga. I w tym momencie nie wydaje mi się, żebym potrzebował, więc idziemy szybko tutaj. Jest coś tutaj? Nie. Kamień Kowalski trójka. Jak najbardziej miły dodatek. Unikamy wszystkiego. Tam. Może... Nie powinienem. A nie, dobra, zasłużyliśmy minimalnie. Uff, sukces. Sukces! Zobaczmy tylko, czy jest tu jakaś znajdźka, czy zmarnowałem właśnie czas i... Jest. Kamień Kowalski numer 5. Bardzo cenna rzecz. Ale jednocześnie poza tym, że cenna, to taka, że teraz tego za bardzo nie mogę użyć. Minimalnie. Znowu minimalnie unikłem śmierci. I chyba... To wszystko mniej więcej oznacza, że znowu będziemy musieli siedzieć i czekać na regenerację. No, na to wygląda. Man nie mam, żeby się przebić. Co? Mam tej many, że trzeba będzie czekać, ale zaryzykuję. Widzę dosłownie miejsce, w którym jest miejsce łaski. Sto... Dosłownie krok przed bossem. Ale tak. Nie ma to dla mnie znaczenia. Jeśli tutaj dobiegnę, to już mamy spokój. O, miejsce łaski, mamy to. Nawet jeśli teraz ubiją, to już... To jedno. Teraz mogę tu usiąść, zregenerować wszystkich wrogów, niestety wiem o tym, ale odzyskać moje... wszystko. A! Co za przejście, to był... ...czynniejszy sposób, żeby się tu dostać. Prawo ja. No ale dobra, tu mamy tego bossa, o którym mówiłem, więc szybko jeszcze bym tylko zwiedził tutaj ostatni fragment. Jak się już z nim uporam, to będę w stanie... czystym sumieniem pójść pokonać tego bossa, po czym zakończyć eksplorację tego miejsca. Można ten odcinek, jak tak myślę? Nie wiem, to będzie krótkie, ale może to lepiej. Wrzucę kilka odcinków takich właśnie skupionych wokół jednej idei. Żeby po prostu wszyscy wiedzieli, co się w tym odcinku działo. Dosłownie tytuł prawdopodobnie następnych kilku odcinków, zanim wejdziemy do DLC, to będzie przygotowanie do dodatka, czy coś takiego. W nawiasie po prostu nazwę lokacji, do której idę. Tak powiedzieć najlepiej, jak tak teraz sobie szybko myślę. Każdy będzie wiedział, czego się spodziewać. Będziecie wiedzieć, gdzie lazłem. Przy okazji będzie wiadomo, o co chodzi. Będziecie wiedzieć, kiedy jest moment, w którym będę już właśnie gotów na wejście. Jeśli ktoś będzie chciał pominąć te takie, można powiedzieć, zwykłe rzeczy. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Brakowało. Super! Przeciwnik zapomnieć. Ale tak, jak ktoś będzie chciał pominąć te wszystkie bardziej zwyklejsze, normalniejsze rzeczy, to będzie mógł. A co tu mamy? Rozważone ostrze. Pamięć mnie nie myliła, dobrze. Mamy to, po co tu przybyłem. Ognisty lub tylko płomieni. Jeden z nich daje skalowanie od ognia, bo daje obrażenia ogniste skalujące się od siły, drugie chyba od wiary. Ja będę korzystał z tego od siły, rzecz jasna. Ja żebym miał jakąś dobrą siłę. Aj, bo mamy minimum, chyba 16 tylko. Chyba. Ja się nie pamiętam dokładnej wartości, wiem tylko, że to jest minimum na miecz księżycowy. Tak czy inaczej. Nie trzeba się tym przejmować, bo nawet jak będzie mała siła, to zawsze
móc ustawić sobie ogień i na jakąś walkę, gdzie wiem, że ogień będzie potrzebny, a nie móc to. To dwie całkowicie inne sytuacje. Dobrze. Eliminujemy kolejnego dziada. Dzięki za grzyba. Przydadzą się do robienia ognistych garnków. No ci żołnierze tutaj chyba są naprawdę idealnym źródłem do zbierania grzybów. Tylko teraz znaleźć dobre miejsce na podnoszenie motylów i wszystko gotowe. Na farmienie garnków ognistych. Dobra. Ciebie, przeciwniku. I tak widzę tam też tego rycerza niestety. Za tym idzie... No nie, zasłoniłeś się. Jakbyś się nie zasłonił, miałbym lepszą sytuację. Okej, ten ma włócznie, czyli niedobrze, bo ci z włóczniami są trochę wredniejsi niż ci z mieczami. Pod tym względem, że częściej się zasłaniają, tak zauważyłem. No nie ma co się dziwić. To jest zaleta właśnie tej włóczni. Jeśli chodzi o to, że można atakować po zasłonie. Okej. No nie! A było tak blisko. Dobra. No to czas tutaj wrócić. I powrócę spokojnie już na cięciu, żeby nie marnować więcej czasu. Zemścimy się, otworzymy tamtą skrzynkę, cokolwiek tam jest, pokonam bossa i będziemy mogli już zakończyć to spotkanie. Dobra, powróciłem. A co tym, gdzie musimy znowu się męczyć z tym wszystkim? Jestem na tyle głupi, że zapomniałem o zmianie zaklęć. W sensie ten cały deszcz, jak tam się nazywam, to jest takie słabe, że powinien to wymienić. Ale trudno się mówi. No, pierwszy wyeliminowany, drugi asystent zaraz też będzie wyeliminowany. I będzie. Dobra, trudno, zmarnuję punkty, ale wyeliminuję go w ten sposób. To jest tak. Falanga Wielkiego Ostrza, czy jak to tam się pewnie nazywało. I walczymy. Runy mam odzyskane, więc znaczy się tego się nie muszę obawiać. Nie, żeby to też był problem, to jest dosłownie... 9 podejść na trolle. Jeszcze jeśli się żaden nie trafi ze złotymi oczami. Te wszystkie runy. Więc tak. Jak widzicie, dla mnie runy to jest teraz nic. Dopóki są jakieś jeszcze większe wartości. Tak przynajmniej, pokonane, zemszczone. Tam był chyba Kamień Kowalski, nawet nie zwróciłem uwagi. Tak czy inaczej mamy wszystko za sobą. Yippie. Idziemy na ostatnią rzecz dzisiejszego spotkania w tym odcinku. Czyli na... bossa. Chociaż dobra, ciągle mówię boss, ale... Czy w sumie można to nazwać bossem? Zresztą przynajmniej odczytajcie. Bo teoretycznie tak! Proszę, mamy tutaj tego dziada, znowu. A jak wiecie, już z takim walczyliśmy. To też nie jedyny raz, kiedy będziemy ich spotykać, żeby nie było. Jeszcze. Bo kojarzę z nami jeszcze trzy... Nie, dobra, trzy to może przesada, ale dwa miejsca na pewno, w których znowu będziemy go widzieć. No i ma jeszcze tutaj kolegę, niestety. Jeśli chodzi o tego kolegę, to mogę wam powiedzieć, że powinniście kojarzyć tego typu przeciwnika chociażby z zamku Burzowego Całuna, czy jak się nazywa na polski, nie pamiętam. Bo ogólnie w wielu przypadkach kojarzę bardziej nazwy angielskie, co ciekawe, niż polskie. Jak na przykład dalszym przykładem jest... No nie! Właśnie to, że wiem, że ten zamek po angielsku nazywa się Stormvale, czy jakoś tak. Ale nie jestem pewien co do nazwy polskiej. Obstawiam, że może to być Burzowy Całun, czy coś tego typu. Nawet mi się wydaje teraz nagle, że to może być dosłownie Burzowy Całun. Ale nie jestem pewien naprawdę, więc wybaczcie, co? I tak, oczywiście musiałem zginąć, bo co by to było, gdybym nie zginął na jakimś przeciwniku, który powinien być masakrycznie łatwy. I dobra, teraz będę pamiętał, żeby zmienić. I tak, szybki, wielki czy zwykły? Szczerze wezmę zwykły tym razem, bo czemu nie? I tak, idąc ze zwykłym odłamkiem, powinno być prosto. Jego się mega szybko rzuca. Patrzę na to, że jestem w stanie manewrować już nawet wielki, to tym bardziej manewrowanie rzucanie zwykłego nie będzie problemem. Obrażenia ma, nawet ładne. Nie powiem, żeby był idealny, ale dla mnie to wystarczające na ten moment. W sumie jeszcze tak szybko myślę. Zaraz otrzymam obrażenia, wiedziałem. Nie, nie. Rezygnuję z tego pomysłu. Chciałem brać koronę. I nawet powiem wam, że ją biorę. Ale tak. Albo nie, nie będę już mieszał z tym wszystkim.
Fajnie, zdecydowanie znowu się po prostu przebija, ale tak. Muszę być ostrożniejszy, spokojniejszy i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak szybko zyskujemy runy, bo jak mogę ich nie tracić, to wolałbym nie tracić. Taka jest prawda. To jest moje podejście dosłownie. A potem walczymy. Dobra, zobaczymy. No nie, nie, nie. Nawet nie ma co próbować. Za często będzie atakował, żeby próbować bawić się tamtym. Ale mogłeś bawić w szermierkę magiczną znowu. Powiedzę, że na tyle łatwo unikać większości jego ataków, że szermierka magiczna ma tu sens. Dobrze, że już rzucasz cygla się obudził. I zaraz pewnie w plec dostanę. A nie, on jest jeszcze daleko. Co ciekawe. Nie. Nie umiem. Nie umiem, to totalnie nie umiem. Tak, wiem, że powinien pewnie wycinać te podejścia, ale jak mówię, chcę skończyć już na tym odcinek, tylko na tym zamku, więc no, powiedzmy, że wyjątkowo właśnie tego nie zrobię. Wezmę taliman żółwia. Lepsza regeneracja energii może okazać się bardzo cenna. Teraz tak, na dzień dobry spróbujemy rzucić tym, po czym albo szermierka, ta taka szybka, albo ta powolniejsza. Albo nie wiem co. W ogóle dużo biją dosyć. Dobra, jednak będę używał tego. Bezpieczniej się czuję, machając tym dużym mieczem. Ale okej, wniosek. Podczas tego, kiedy on już jest wyskotknięty, że jak dziwnie to nazwę, nie da się przerwać tym mieczem jego ataku z wyskoku. Okej, spokojnie, gwiazdo kluczu. Przerzuć się może teraz na strzelanie pociskami. Jak się jego pozbędziesz, to rycerza tygra się szybko pokona. Będzie spokój. No nie! Czemu może być taką lamą? Podejście numer nie wiem już który. Gwiazdo klucz nadal nie ogarnia, nadal jest jełopem. Ale przynajmniej przypomniał sobie o tym, że może wezwać meduzę. A jeśli chcecie wiedzieć, czego mówię, nie wiem, który, to było już tyle nieudanych podejść, które stwierdziłem, że nie ma sensu pokazywać, że masakra po prostu już przestała mi je liczyć nawet. Tak, jak widzicie, mam znowu koronę na głowie. I znowu ginę, tak? Nie wiem, co robię tak. Dobra, to jest chyba to podejście. To jest chyba to podejście. Ojeju. No, albo nie. Tak czy inaczej. Dobrze. Pokonałem jednego dziada, został drugi. Widzę, że tygla są naprawdę niebezpieczne, to mogę już z góry powiedzieć. Ale jeśli się uda... Oj, to nawet nie wiecie, jak bardzo będę czuł tą satysfakcję. Zresztą nie wiem, ile z tych podejść, które były do tej pory, wam pokazałem, a które jednak nie. Ale mogę wam powiedzieć, że siedzę tu już... Nie wiem ile. Mam co najmniej pół godziny i się męczę z tym. Co najgorsze w tym wszystkim, to był pierwszy raz, to co widzicie, kiedy udało mi się pokonać tamtego... No... wynaturzeńca. Zazwyczaj, co jest jeszcze najśmieszniejsze... Chyba nawet w sztygla nie biegał do mnie. Nie. Nie, to naprawdę traci sens. Jestem po prostu za słaby. Muszę jeszcze bardziej podlewelować moje statystyki, głównie życie. A może coś innego by się opłacało zmienić? Pytanie co było w sumie. Nie mam talizmanu, który chroni przed fizycznymi. A szkoda. Tak czy inaczej, jeszcze tą jedną próbę ostatnią zrobię tutaj teraz, tak byście mogli widzieć. Jeśli się nie uda, to na tym skończymy. Po prostu następny epizod zaczniemy od walki z tymi dziadami. A potem się pomyśl, co dalej. No i jeszcze o czym znowu zapomniałem, to moje garnki. Widzę, że biją mnie najgorzej jemu. Ale nadal to nie jest to, czego potrzebuję.
No i jeszcze gorzej, rycerz Tyrila się pojawił, ja nawet nie poraniłem za bardzo tego wynaturzeńca. Mhm. Ja zginę. Co uświadomię sobie jeszcze jedną głupią rzecz. Ani razu nie próbowałem z moją kataną. My to może być kluczem do sukcesu. Spróbujemy jeszcze raz z kataną tym razem. Nawet powiem, że wezmę tarczę. Wezmę katanę. Ciągnę hełm. Bez żadnego hełmu pójdziemy. Wiem, że to głupie, ale... Ale tak. Chcę po prostu spróbować w taki sposób. A jeśli chodzi o to, jaki talizman bym wziął w takim wypadku... Kontry po zasłonie, jak jest. Próbujemy. Moja ostatnia nadzieja. Dosłownie ostatnia. Jeśli się nie uda, to ja tracę po prostu nadzieję, że to jest to wykonanie. W obecnym stanie. Okej. Okay. Robi dwa obroty. Warto o tym pamiętać. Tu też dwa zamknięcia. To jest chyba odpowiedź. Tak teraz nie żartując. Chyba naprawdę będę... Tak! Wydaje mi się, że kataną będę w stanie wygrać. Tylko nie ma co polegać tutaj chyba na... Oj, wybacz, za uderzenie w mikrofon. Na tych, na tarczach. Mam za mało wytrzymałości, żeby sobie z tym radzić. Wiem, nie mówiłem, że to będzie ostatnie podejście, ale jednak zrobię jeszcze jedno. Tym razem w kolonie, żeby mieć to trochę lepsze skalowanie minimalnie. Co jeszcze mogę w sumie zrobić? A nie, nie mogę, bo nawet nie mam motyli. Super. Ale tak. To teraz spróbuję to proste. A właśnie, póki jeszcze szybko pamiętam, go nie ma. O, gdzie jest ten talizman? Jest tutaj. Dobrze, dobrze. Okej, powinienem trochę jeszcze poczekać i użyć formy za szybki atak. Okej, nie jestem w stanie przełamać tego moimi atakami, więc... No nie, nie, jestem zbyt niezdarny. Nie wiem, co jest ze mną, tak? Wiecie co, może spotkamy się, jak po prostu znowu będzie blisko śmierci. No okej, nie wiem, czy to jest to podejście, ale jak udało mi się przełamać mu posturę, tak chyba się to nazywa, to i tak stwierdziłem, że warto wam to pokazać. Oj, rycerz Tygla jest blisko, więc już wiem, że to jest przegrane podejście. Ojaj, nie wiem. Naprawdę już zaczynam nie wiedzieć, co jest z tym nie tak. Szczerze powiedziawszy, nie wiem naprawdę, jak bym się jeszcze wzmocnić przed tym wszystkim. No, poza tym, że oczywiście jeszcze mogę, tak, z ważniejszych rzeczy, to tak... Założyć też, mieć teoretycznie więcej HP-ków. Znowu z tym teoretycznie zaczynam, ale niestety. I może wziąć jakikolwiek kostur w sumie nawet... Nie, mogę teraz tego zrobić w sumie. O, to jeszcze lepszy pomysł. Po prostu ulicę wszystko do jednej ręki, będę sobie podmieniał. I tak, to jest już ostatni mój pomysł ze wszystkich. Chcę spróbować dosłownie w ramach ostatecznego zrywu. Zaklęcia i katany. Więc tak, jeśli chcę to połączyć, to muszę wziąć tylko takie zaklęcia, które na pewno będą miały wartość, przydatność, więc szybki odłamek, żeby szybko mi zaeliminować, jak będzie ryzyko. I teraz tak, falanga wielkiego ostrza. Płot definitywnie, bo on jest po prostu świetny. A na pozostałe miejsca chyba nie mam nic takiego, co bym mógł wrzucić tak z takich potrzebnych. Więc pozostaje tylko ewentualnie dorzucić to. Różne rzeczy. Okej. No to spróbujemy w ten sposób. Jeśli się już naprawdę znowu nie uda, to podziękuję wam wszystkim za uwagę, bo... No jakby to raczej powiedzieć, psycha jest sitting. Niektórzy mówią.
więc wolałbym się spokojnie skupić na tym, żeby mieć mentalnie przygotowania do ogrywania wszystkiego, jak DLC wyjdzie za kilka godzin chyba. W sumie nie wiem, o którym będzie opublikowany, więc równie dobrze może wyjść za kilka godzin, jak może wyjść dosłownie za ponad dzień. Kurczę, było tak blisko. Naprawdę było tak blisko, że... No cóż. Jak mówiłem, ja na tym koniec. Dzięki wam wszystkim za uwagę i tak dalej, i tak dalej. Patrzę na to, jak nie mogę sobie poradzić z tymi przeciwnikami, to się obawiam naprawdę, jak to będzie z bossem, którego musimy pokonać, żeby dostać się do DLC-ka, więc... Żebyście tylko wiedzieli, po tym odcinku znowu lecę na tronę. Nie wiem, ile godzin będę na nich siedział. Przecież spokojnie, nie przejmujcie się, że naprawdę będę kilka godzin. Bardziej chodzi o to, że nie wiem, ile będę siedział tak dokładnie. Ale jakby było, nie było, definitywnie będę musiał podbić trochę wytrzymałości i trochę witalności. Pozostałe statystyki, oczywiście przydałoby się też, ale nie. Witalność, wytrzymałości, to jest to, co będę inwestował. A na ten moment to już naprawdę wszystko, więc no trzymajcie się i hej hej.